To wtedy robi się od razu taki luźniutki. Wiotki, taki, wiotki. Wiotki i wtedy lekko uchyla drzwi i patrz, co będzie działo. I co jest najlepsze, on jest wtedy całą noc świadomy. Proszę się przywitać do kamery, a nie tu mi gadę o wiotkości. Dobry wieczór, witam serdecznie. Herbatka. Tu kolega jest trochę lekko zrobiony. Herbatka z tymi, z przewoźnikami. Herbatka, ja już jestem po herbatce. Ale tu jeszcze mam wodę oczywiście, w jednym słusznym kubku, tak? Ale ta herbatka to z prądem czy bez prądu? Nie, bez prądu. Bo ja mam bez prądu. Siemanko, a my sobie uprawiamy oczywiście porządki weekendowe. Jak co weekend? Półka wyjęta i lecimy z tematem. O, tu widzicie takie zbieractwo się zrobiło. Dziwny jakiś okruchów i trzeba ładnie ją całą przelecić powietrzem, żeby była tutaj taka, o jak tutaj, a jest taka brudna. Wiecie, w ciągu tygodnia się troszkę tego syfu nazbiera, więc trzeba to wszystko ładnie ogarnąć, żebym później w ciągu tygodnia nie musiał robić takich generalnych porządków. A ogólnie się pogoda polepszyła, jest słoneczko, nie pada. No i jest w miarę ciepło, bo jest około 12 stopni, więc nawet spoko. Dobra, ja idę dalej sprzątać. Potem jeszcze muszę wyczyścić wszystkie plastiki. Skóry moje naturalne. Preparatem oczywiście do skór. Potem oczywiście klasycznie plak, wiadomo. No i potem jakaś kolacja. No i będzie po weekendzie, tak? Więc trzymajcie się i do zobaczenia w poniedziałek. Dostałem już robotę na poniedziałek, bo się zrzuciliśmy. I teraz... Patrzcie, gdzie ja się jadę ładować. Może kamera to odda. Patrzcie to. Wiecie, co to jest, nie? Oni chyba, kurwa, myślą, że jestem gabarytem, nie? To jest jakaś wieża, ta wieża, wiatrak. Więc nie wiem, co będziemy ładować, ale już mi powiedział spedytor, Kasia, że na pewno będziemy coś robić górą, albo ładować górą, albo zrzucać górą. Więc nie wiem, co będziemy robić, ale coś będziemy górą robić. Więc na pewno nie omieszkam tego wszystkiego nagrać. No i lecimy dalej. No, drogi zaczynają się bardzo ciekawe, ale ja już widzę jeden z wiatraków, który nie działa. On jest teraz w tym momencie po lewej stronie. Zaraz będziecie go mieli na wprost. O, w tym momencie jest na wprost. Następną skręć w prawo. Tam musimy do niego dojechać generalnie, bo tam jakiś zakaz, no ale co, życie. O, i to byłoby właśnie na tyle, jeżeli chodzi o jeżdżenie. Dobra, idę z wami ogarnąć tą naczepę.
Zobaczymy, czy mu się ładnie dach otworzy. O, tu Niemiec. Że nie trąbi, to aż dziwne. Idziemy zobaczyć, co tam się będzie, mili państwo, działo. Bo pamiętam, że ostatnio miałem problem, żeby ten dach otworzyć, jak się ładowałem na stalowni. No tylko idę sobie teraz zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Trzeba iść po tą tyczkę. I idziemy otworzyć dach. Dobra. Nie by puściło. Zobaczymy, czy będzie tak ostatnio, że będę musiał interweniować młotem, czy nie. Pięknie. No i lecimy. O. No i w ten oto właśnie sposób jest to zabezpieczone. Tutaj w tym miejscu widzicie. Ale się chyba nie zabezpieczyło. O, teraz. I w ten oto sposób mam już dach otwarty. Ładnie pojadę na rozładunek, na załadunek. Ciekawe, ile będziemy pasów dawali. Ale to pasy na miejscu. Ojej. Oczywiście standardowo tyczka idzie w miejsce na patencie. Czyli tutaj, jak wam pokazywałem ostatnio. Czyli zahaczamy sobie tutaj na samą górę. Ja tak robię. I o. I robimy to tak. Tak? Tak. I teoretycznie nie powinno spaść. Albo wiecie co? Jak kawałek będę jechał, to ja sobie chyba jedną to na pakę wsadzę. No. Dach otwarty, teraz mogę drzwi zamknąć, żeby ta buda się jednak tak mocno nie bujała. Bo... jestem lekko pociągający nosem, bo jakiś katar mi tu wjeżdża, ale zaraz go jakoś wyleczymy. A co chciałem powiedzieć? No tak, widzieliście, wczoraj ładowaliśmy balasty do dźwigów, a czy nie widzieliście ich, jakie to są balasty, bo wam nie pokazałem. Ale ładowaliśmy balasty, cztery takie duże płyty jakby. No nie jakby, tylko takie cztery płyty, one są metalowe, czy jakieś tam mieszasz, to są balasty do dźwigu. Łączna waga oczywiście 24 tony. No i co się okazało, że jedziemy na drugie pole. Pole, na którym będą stawiali prawdopodobnie kolejny wiatrak. No i ogólnie mamy awizację na godzinę 8, a że nas tam wczoraj było chyba z 8 albo 9.
siemanko. My jesteśmy na kolejnym załadunku. No, taka duża firma. Chyba produkują soki, jakieś wody. Oczywiście 24 tony, czy te 22, no ale to jest w końcu transport ciężki. No i z tym ogólnie jesteśmy pod Hamburgiem, gdzieś te rejony. Nawet nie sprawdzałem dokładnie, gdzie jesteśmy, bo nie wiem, po prostu gdzieś w rejonach Hamburga jesteśmy. I z tym lecimy do Berlina, do Netto. Nawet nie mam podanego, szczerze wam powiedziawszy, adresu, ale jedziemy z tym do Hamburga. Tak? Do Berlina, co ja gadam, do Berlina. Mam tylko kod pocztowy podany, no i Berlin. Mamy fiksa na 5.45, czyli awizację niby na sztywno, na tą godzinę. No i ogólnie zadzwoniła do mnie nasza spedytorka, która jest w zastępstwie za Kamila. Mówi, że ma tam ładunek 70 km do góry nad Berlinem. Mamy ładować jakieś drzewo dekoracyjne. Z tym wszystkim mamy jechać do Kwilicza. To jest tam na rejony Pniew, Międzychód, Pniewy, tamte rejony. No i generalnie sprawa ma się tego typu, że tam jest jutro załadunek, ale zrzutka na czwartek do godziny 14. A ja mówię do Kasi, mówię, dzwoń tam do nich, mówię, że ja bym chciał to jutro zrzucić. Mówię, rzeczy niemożliwe, no to ja załatwiam w godzinę, tak? No i tyle. Więc mam nadzieję, że... Oczywiście zawsze kierowca ma nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. No i tak samo jest teraz, że szybko mnie zdejmą na Netto. Zdążę się załadować. I jeszcze jutro zrzucić. To byłoby w ogóle przezajebiście. No bo bym normalnie sobie elegancko spał w domu. Zaraz sobie to policzymy. Będziemy o 5.45 na Netto. Liczę godzinę. No to powiedzmy, że będzie o 7 bym się zrzucił. 70 km, o 8 jestem na miejscu. W godzinę się załaduje 9. Tam jest 300 km, czyli na 4 godziny. 9, 10, 11, 12, 1. No, powiem wam, że jeżeli faktycznie na załadunku i na rozładunku mi to zajmie tylko godzinę, no to jest szansa, że na godzinę 13 wlecimy do tej miejscowości Kwilicz, tam do tego, na ten rozładunek. Bo klient powiedział, czyli osoba na rozładunku, że jeżeli kierowca dojedzie jutro do godziny 14, ale do 14, to oni mnie zaczną ściągać, no i przykładowo będą mnie ściągali, nie wiem, strzelam 2 godziny, ale do 14 muszę dojechać, więc jest o co walczyć, no bo w takim układzie będę jeden dzień dłużej spał w domu, tak? Pan po mnie przyszedł i powiedział, że ja robię laden. Dobra, nie ma problemu. Przynajmniej wiem, że to będzie zrobione szybko, bez ściemniania, tak? Będzie pach, 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 jak to się mówi. Rampa numer 2. Aha, dobrze, bo tam już jakiś pan sobie stoi na 2. Dobra. Ale pan by sobie mógł tych kawek już nie pić, nie? Bo ja tutaj szybko, szybko, pach, pach, proszę pana. Halo, panie! Ja już jestem po części załadowany, podjechałem w drugi magazyn. Pan coś mi tam gadał, że niby mam to załadować, nie mam wózka, nic nie wiem, o co chodzi. Jakiś kurwa dramat, nie? Fajnie, że pan se poszedł i nic mi nie powiedział, że się muszę sam ładować albo coś, nie? Po co? A dlatego tam tak długo stałem z tymi paletami, bo tu jest skaner i on po prostu skanował te palety, które ja wrzucałem do środka, bo od prawej strony były kody. No i tak sobie właśnie dorobiłem. Tu mam jakieś dokumenty, chyba to są moje, nie wiem. Ta rampa się w ogóle nie zamyka, to jest zajebiście. No, trzeba ją trzymać. Nie, no. No, więc coś tam pan powiedział po niemiecku, a że ja niemieckiego nie ogarniam i się nie wstydzę i się tego w ogóle nie wstydzę. Bo ja bardziej po angielsku lubię rozmawiać i bardziej angielski znam, albo w ogóle angielski znam, niemiecki kompletnie. Dlatego taka sytuacja.
Dobrze, że był kierowca niemiecki, w miarę ogarnięty, powiedział, że mam tam podjazd, później podjechać sobie po dokumenty. Siemanko, jesteśmy już na zrzutce w Netto, tak wam szybko powiem. Podjechałem pod, poszedłem do biura, pan mi dał pager, oczywiście pager zadzwonił, ja podjechałem, postawiłem się pod rampę numer 29. Poszedłem, dałem panu pager, a pan mówi, że to jest rampa numer 62, po prostu musiałem go odwrócić, a nie było żadnego punktu odniesienia. Przyszedłem, nikt mi nic nie powiedział, wszyscy w dupie, no ale że kiedyś pracowałem na magazynach już, to wiedziałem, jakie są kody do wózków, jak je tworzyć, jak je uruchomić, co podłączyć, bo oczywiście tu ci nikt nic nie powie. No i wypierdalamy ten cały towar, dlatego lecimy z tematem. Obracałem, bo mądry magazynier, ogólnie pojebane procedury, nie mógł przyjść od razu mi powiedzieć tego, bo tutaj kurwa wszystko musisz wiedzieć, tak jak jesteś na magazynie, mnie chyba z dupy. No i mi pan powiedział, na szczęście to był Polak, mówi, że wszystkie etykiety muszą być tam do ich alejki oraz musi być tam odstęp, bo on wszystkie te palety musi sprawdzić, więc mam dobrze, że wywalone tylko parę palet, a nie całą naczepę, bo no i tak to właśnie widzicie jest na takich magazynach. Musisz wszystko wiedzieć, tak? Bo oni uważają cię za osobę, która tutaj już była 600 razy i wszystko wie, tak? Tak to jest. A my właśnie się zjechaliśmy z Michałem. No i fajnie, generalnie trzeba sobie wypić kawkę. O. Oczywiście obwizdany, jaki czysty, był w Polsce, to się umył. Panie, ty chyba w Polsce się teraz kąpałeś, co? No, czysty jak skurwysyn, nie? Ogólnie udało się załadować ten towar cały. Super, że tak szybko. Pomimo opinii, które były na Google, na tej firmie było zupełnie inaczej. Co najciekawsze, pracował tam Polak. Co mnie w ogóle nie dziwi, koło Berlina, no ale pracował, więc spoko. Mówię do niego, byłem tam chwilę po ósmej, no i też nawiązując do załadunków i do rozładunków, szybko mnie przyjęli na Netto i nie było też problemu. I też tam pracował Polak, dlatego powiedzmy, że sobie poradziłem bez problemu. Ale na tym załadunku tego drzewa zapytałem się tego Polaka, tego pracownika, tam była ósma chyba dwie, mówię, czy do 9.30 damy radę to załadować. On mówi, pół godziny załadowany jesteś, nie? No i faktycznie, z rozpięciem, ze zdjęciem wszystkich tam desek, po zapinanie, ogólnie cały komplet, w godzinę się opierdoliliśmy, obydwoje. No i tym właśnie sposobem będę o 13.10 na firmie. A była informacja, że jeżeli do godziny 14 dojadę, no to mnie dzisiaj ściągną. No i co za tym idzie, będę w domu dzisiaj po trasie. Dzisiaj jest środa, czyli czwartek, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek i we wtorek ruszamy w trasę. Szefowa nas wyprowadza, a my jesteśmy na Esie w Poznaniu.